A veces me pregunto. Ile razy, chcąc wyjść szybko z opresji albo coś udowodnić, ranimy się nawzajem, nie zdając sobie sprawy z krzywdy, jaką wyrządzamy. Sin darnos cuenta del terrible daño que podemos causar. Dzisiaj mieliśmy lekcję do późna, a jutro wcześnie zaczynamy, więc... Tak, już idziemy. Kochanie, przyniosłam ci kilka smakołyków. Dbaj o siebie, jesteś taki wychudzony. Jedz. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Nie pożegnasz się z Karen? Właśnie. Do widzenia. Dzięki za ratunek. Czekam na wyjaśnienia. Jasne. Nie widziałem jej od 3 lat. Nasi rodzice bardzo się lubią i chcą nas widzieć razem. A Lupita? Mia to Łajza. Idę po Lupę, inaczej się spóźni. Nie chce zejść. Wykręca się chorobą. Coś ją boli? Serce. Niko wykręcił jej okropny numer. Jaki? Mia prosiła, żebym zdementował komentarze na temat jej ojca. Wierzę, że nie jest obiektywna. A ty jak sądzisz? Mam wątpliwości. Jest taka ładna i seksowna. I nic poza tym. Kobiecie zawsze czegoś brakuje. Taka ich natura. Trudno znaleźć ideał. Dlatego nigdy nie spotykam się tylko z jedną. Jak to? Będzie ci trudno utrzymać to w tajemnicy. Szkoła roi się od plotkarzy. Już chodzę z jedną, ale zamierzam wrócić do Mii. Jak to ukryć? Prosisz obie, by utrzymały to w tajemnicy. Będziesz spotykał się z Miją i z jeszcze jedną? Tak, ale nie pytaj o to. Unikam imion. Jasne. Cieszę się, że ją zdradzasz. To mi wystarczy. Na razie. Udanej gry. O to mi chodzi. Cześć. Hej ty, cześć. Rozmawiałem z Joaquinem. Fajny chłopak. Prawda? Uważam, że powinieneś się od niego uczyć. Tak sądzisz? Taki chłopak to skarb. Pewnie cię to boli. Gratulacje. Uważaj na siebie. Mu. Jaka mu? Nie wiem, czemu tak powiedział, ale przyznał się do błędu. Nienawidzę go. Kpi ze mnie na każdym kroku. On to ma we krwi. Wiem, że popełniłem błąd. Mógłbym to jakoś naprawić? Dawaj. Dlaczego? Co robisz? Masz wstać. Daj mi spokój. Aż mnie trzęsie, jak słyszę, że chłopak ma 2 dziewczyny.
Wiem od Luhan. Nie wtrącaj się, to moja sprawa. Co zrobisz? Wstawaj. Zostaw mnie. Muszę się uspokoić. Potem nawet na niego nie spojrzę. Taka jesteś silna? Boję się. I jest mi wstyd. Obudź się. Musimy coś zrobić. Na pewno nie ty. Zresztą już za późno. Ten kretyn za to zapłaci. Błagam, tylko nic nie rób. Wypruję flaki temu zdrajcy. Nie odpuszczę mu. Ani się waż. Nikt nie będzie wykręcał takich numerów mojej przyjaciółce. Mówią, że Roberta podrywa Teo. Teo? Obrzydlistwo, to grzech. Niemożliwe. W przypadku Roberty wszystko jest możliwe. Ale to burzy moją teorię. Jaką? Nie bądź taki tajemniczy. Co to za sekret? Dowiedziałem się, że Joaquin spotyka się z Miją, ale nie tylko. Myślałem, że tą drugą jest Roberta. To? Podejrzewałem Robertę, ale teraz sam nie wiem. Tak bardzo chciałbym być z tobą sam na sam. Już niedługo. Przyznaj się, Miguel. Pociągam cię. Tak, Mia. Co jest? Nic. Chciałbym mieć dziewczynę. Jak sądzisz, która do mnie pasuje? Vico. Pues Vico. ¿Tú crees? Tak myślisz? Poczekaj. A ver, permíteme, te ayudo. Pomogę ci. Ya. Gracias. Dzięki. Poczekaj chwilę. W Monterrey jest zwyczaj, że za przysługę trzeba podziękować. Jak? Tak. Teraz. Poczekaj, nikogo nie ma. Szybko to załatwię. Tylko nic nie rób. Zapomnij o wszystkim. Najlepiej się nie odzywaj. Nie powiedziałaś, co tam jest napisane. Co tu robisz? Ja tylko... Szukasz ciotki? Ciotki? Jest w kawiarni. Była tu wczoraj. Dzisiaj też przyszła. Dziwne. Co tu robi? Gotowe. Gdzie ona się podziała? Sama pozwala się źle traktować. Ciociu, co tu robisz?
Dobrze wyglądam? Schowaj sałatę, tylko nie do lodówki. Więc? Wiesz, że zakład fryzjerski przynosi coraz mniejsze dochody. Powiedziałam sobie, sprzedam go, a pieniądze zainwestuję. Inaczej wszystko przepadnie. Przyszłam do dyrektora i przekonałam go.